Niezwykle ciężki sezon. 30. sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Planowaliśmy być w pierwszej ósemce, to na pewno, i tego nie zrealizowaliśmy jako cały zespół, jako sztab szkoleniowy, zawodniczki, zarówno zarządzający klubem, i też oczywiście liczę w to moją osobę. No, mam nadzieję, że limit PH w tym następnym sezonie będzie już skończony, ale wracając do tego sezonu, który w naszym wykonaniu został zakończony, na pewno wiele chorób, wiele kontuzji, wiele niesprzyjających okoliczności. Jeszcze takiego sezonu jako trener i prezes nie miałem. I powiem tylko tyle, że cieszę się bardzo, że udało się zakończyć sezon zwycięskim meczem w Kaliszu i tym samym przepieczętowaniem utrzymania w Ekstraklasie. Na pewno nie mogę tutaj mówić o szczegółach, jak to wyglądało w trakcie sezonu, ale ci, którzy byli blisko klubu, czy też sponsorzy, którzy częściej się kontaktowali ze mną, wiedzą, jak to wyglądało, wiedzą, że nie było łatwo. Dwie zmiany trenerów, zmiany w składzie zawodniczym, często wynikające z takich nieoczekiwanych okoliczności. Naprawdę ten sezon podsumowując, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że mamy go za sobą i myślę już o przyszłości, o tym, co będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że to będzie dużo lepszy rok. Chciałem wszystkim tutaj słuchającym podziękować, przede wszystkim sponsorom, kibicom, którzy byli z nami na dobre i na złe. Również chciałem powiedzieć o tym, że mimo tego, że nie graliśmy może najlepiej, ale często były to emocjonujące widowiska, na których szczególnie w Bydgoszczy było wielu kibiców. Naprawdę jestem wdzięczny wszystkim sponsorom, wszystkim kibicom, którzy nas wspierali w trudnych momentach, bo zarówno zawodniczkom, jak i sztabowi, jak i nam w klubie tutaj, którzy zajmujemy się organizacją, było łatwiej, jeżeli wiedzieliśmy, że mamy wsparcie ze strony sponsorów i kibiców. Na pewno możemy powiedzieć, że wystartujemy w tym 31 sezonie, że będziemy starali się zbudować lepszy zespół. Jeśli chodzi o nadzieję, to na tę chwilę jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Toczone są rozmowy. Mam nadzieję, że to będzie dużo lepszy sezon pod względem zarówno finansowym, jak i sportowym, budżetowym. No i mam nadzieję, że wszyscy dotychczasowi nasi sponsorzy z nami zostaną, bo po tak ciężkim sezonie może być już tylko lepiej. Prowadzimy oczywiście rozmowy z naszymi zawodniczkami, które tutaj grały w ostatnim sezonie. Prowadzimy również rozmowy z trenerami. Jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym, który prowadził w ostatnich meczach naszą drużynę, no i będziemy podejmowali decyzje na dniach. Oczywiście pierwszeństwo mają te zawodniczki, które grały tutaj u nas w klubie w tym sezonie. Trener Zawieracz pracował u nas, taką mieliśmy umowę. Ja z trenerem rozmawiałem szczerze o tym, że skończymy sezon razem, będziemy rozmawiali o przyszłości, jesteśmy w stałym kontakcie. Trener Zawieracz również dostał taką możliwość, kiedy zadzwonili działacze z Mielca, no bo skoro tu jak gdyby skończyła się praca na tę chwilę, no to może pomóc Mielcowi w awansie do Tauron Ligi. W związku z tym szanuję pracę trenera, bardzo dziękuję za to, co zrobił dla naszego klubu. Cieszę się, że wrócił do pracy trenerskiej po rocznej przerwie i mam nadzieję, że jeszcze razem będziemy pracować.